Teraz gwizdek Łukasza Karskiego, zagranie Pawła Zawistowskiego w pole karne, tam uderzenie, ależ blisko teraz Piotr Giel, aby tutaj wyprowadzić Bytowie na prowadzenie, niewiele zabrakło. Widejko na lewej stronie zagrywa w pole karne Staniszewski, ależ tutaj bardzo dobra interwencja Harisa Memicia, który uratował Bytowie przed stratą gola. Bach do Bielawskiego. Bielawski w pole karne, jest Piotr Giel, ależ tutaj znowu było blisko. Ten zagrywa miękko w pole karne, tam jest Piotr Giel, jeszcze Zawistowski na prawą stronę, tu jest Lizakowski w pole karne, Lizakowski, ależ teraz jeszcze Sezonienko i mamy 1-0. Ten młody Kasper Sezonienko pakuje piłkę do siatki w swoim pierwszym premierowym meczu. Teraz Jakub Bach odgrywa na prawą stronę, tu jest Kacper Sezonienko, Sezonienko w pole karne, ale tutaj troszeczkę zabrakło Piotrowi Gielowi, aby wpakować tę piłkę do siatki. Bytowi, Bach do Deleu, Deleu w pole karne, jeszcze uderzenie na bramkę. Z rzutu z autu rozpoczęła grę Bytowia. Kuba Lizakowski, teraz dobre podanie do Kuby Lizakowskiego. Lizakowski tam jeszcze walczy o piłkę. Giel cały czas przydziera się z piłką. Piotr Giel zagrywa w pole karne. Nie, cofnął, wycofał piłkę. Dobrze teraz wychodzi z piłką Kasper Janiak. Janiak, zagranie na pole karne. Nie wiem, czy to było dośrodkowanie, czy uderzenie, ale mogło zaskoczyć Marcina Staniszewskiego. Dobrze teraz Zawistowski powalczył o piłkę. Piotr Giel. Giel, teraz dobrze wychodzi Bytowia z kontratakiem, jest Jakub Bach. Bach uderza na bramkę, dobre uderzenie Jakuba Bacha, ale też dobra interwencja Łukasza Sabeli. Paweł Zawistowski, piłka ustawiona w narożniku boiska, tam duże zamieszanie, jeszcze ta piłka wybita przez zawodników Olimpii Grudziądz. Deleu w pole karne, tam jest Piotr Giel, ale gdyby ta piłka została skierowana w pole karne, przepraszam, oczywiście w światło bramki, odebrał tę piłkę, teraz jeszcze Zawistowski. Przy piłce uderzenie Zawistowskiego, ależ to mogła być bramka Pawła Zawistowskiego, miał trochę miejsca, ładne uderzenie zawiasa na bramkę Łukasza Sapeli. On daje piłkę do Bacha, ten do Adriana Bielawskiego, Bielawski w pole karne, Sezonienko i niewiele zabrakło, aby znowu ta piłka wpadła gdzieś do siatki Sapeli. Widejko tutaj na lewej stronie krzyczał uspokój, uspokój, a tego spokoju cały czas nie ma. Cały czas gdzieś błędy. Teraz zagranie w pole karne, jest 2-0. Kacper Sezonienko i mamy 2-0. No kapitalnie gra dzisiaj Bytowia, kapitalnie gra dzisiaj Kacper Sezonienko. Zobaczymy jednak, co zrobi Zawistowski. Zawistowski w pole karne. Jeszcze Kuba Lizakowski na bramkę. Ale w tym momencie ostatni gwizdek w tej pierwszej części spotkania. Będzie zagrywał piłkę w pole karne. Zagranie Zawistowskiego, tam jest Piotr Giel, ależ teraz było blisko tego, aby piłka wpadła do siatki Łukasza Sapeli. Bąk w stronę Lizakowskiego, jednak niedokładnie, niedokładnie zagrywa kapitan Bytowi. Uderzenie Ciechanowskiego, ależ tutaj ogromne szczęście Staniszewskiego, że ta piłka nie wpadła do siatki. Zagranie w pole karne, co tu się wydarzyło w tej sytuacji? Dziwne bardzo uderzenie, zgasił tę piłkę w przewrotce. Z Kwiatkowski ma trochę miejsca, Adrian Kwiatkowski zagrywa do Embalo. Ten na lewą stronę, jeszcze teraz uderzenie Mikołaja Gabora. Bramce gości zawodnik Bytowi, zawodnicy Bytowi. Teraz zagranie piłki w pole karne. Jest jeszcze tam Jakub Bach, ależ tam niewiele zabrakło, ale tam niewiele zabrakło, albo jakimś przypadkiem po nodze chyba Przemysława Lecha ta piłka zawędrowała do bramki. Widejko, miękko w pole karne. Tam jednak na posterunku Marcin Staniszewski i piłka znalazła się ostatecznie w jego rękach. Sędzia do tej drugiej części spotkania. Teraz dobrze tutaj zawodnik Olimpii. Jeszcze uderzenie na bramkę do Ciechanowskiego. Ciechanowski w pole karne, ale obok bramki.